Maciuszka! Ostatnimi czasy rzucaliśmy tyle kontentu na Smoczy Duet, że troszkę zapomniałem o głównym kanale. Przepraszam. Dlatego dzisiaj wrócimy z naszą ulubioną serią. Beczuszka, lecimy! Niby jest okej, okay, ale... Bądź mno, Anu level 17. Niby okej, okay, ale wewnątrz krwawisz. Bo jesteś rudy. Musimy oglądać tą pastę? On jest rudy, nie chcę tego widzieć, serio. Mój brat oszalał. Co za inba się odwaliła, to ja nawet nie. Mój brat, level 25. Zamknął się w pokoju, nie chce wyjść. Próbowałem z nim pogadać przez drzwi. To krzyknął tylko: gardzę normictwem, nie będę z nikim gadał, bo robię eksperyment. Ok, mówię, powiem mamie, że wyzywasz, więc lecę do matki na skargę. To są najgorsze, to jest najgorsza część rodziny. Co, lecisz do mamy na skargę? Bardzo dobrze, no. Leć, a tylko potem wróć do pokoju. I ona mówi, że z nim pogada. To idę z nią podsłuchać rozmowę. A ten krzyczy znowu przez drzwi, że mama jest Polką. On nią gardzi, bo nie jest dziewicą. Nie chce od niej żadnych pierożków. Ej, co jest? To idzie trochę za daleko, co się stało? Ponadto, że pewnie miała milion bolców na boku i zdradza ojca. Krzyczał tak głośno, że tatę przyszedł i zapytał, co się dzieje. Czekaj, moment, chłopie! Ej, takich akcji w rodzinie jeszcze nigdy nie było. Znaczy, ja rozumiem wyzywanie mamy. Ale co ci przeszkadzają pierogi? Po streszczeniu całej sytuacji ojciec tak się wkurzył, że wywalił biskupa i wlazł do jego pokoju. Powiedział do brata: jak śmiesz się tak do matki odzywać, natychmiast masz ją przeprosić. A ten debil z ryjem do ojca i gada coś od rzeczy, że jakiś biały rycerz, że jakiś bankomat bety, że... Joszki to korwy. XD. Ryczy w niebo głosy, że to niesprawiedliwe, że morda równa się wszystko, że przegrał życie. Zaczął ojca wyzywać, że dostał od niego gówniane geny i przez niego ma 170 cm, 50 kg na wagę. Brak pracy i zainteresowań. Czekaj, wow, hold up. Też mam 170 cm wzrostu. Też mam 50 kg nadwagi. Ale o tym nie musicie wiedzieć. Dlaczego to jest pasta o mnie? Co jest grane? Ojciec powiedział debilowi, że zepsuł nam święta. Przytulił matkę i zaczął ją pocieszać. A ten debil do ojca, że spermiarz, orbiter, psuje rynek. Ojciec nie zdzierżył i przypierdolił mu w japę. Teraz czekamy na karetkę XD. Ale... jaka ta pasta jest bez sensu? Gówniak wszystkich wyzywa, po czym wchodzi stary i daje mu lepę. Koniec pasty. Wybitne arcydzieło, 10 na 10, polecam. Fanatyczka Harry'ego Pottera. Moja dziewczyna to fanatyczka Harry'ego Pottera. Od momentu, kiedy dowiedziała się, że jedzie na wycieczkę do jego domu, nasze życie przestało istnieć. Nie uprawia już ze mną seksu. Nawet przy ręcznej robotce wykrzykuje: Wilgardium Leviosa! No. Wiedziałem! Po prostu wiedziałem, że będzie nawiązanie do tego! O, Leviosa... Kurwa, to stało, Boże! Najlepszy follow-up na świecie! Lol. Ale nie zwykłe Leviosa, ale Leviosa! No Jezus, uwielbiam tą pastę, cudo! Tak jak Hermiona Granger uczyła w kamieniu filozoficznym. Jak wrzucę poduszko brudne skarpetki, to krzyczy: o nie, to jest sypia śmierci! Próbuję je pod... Kurwa. Jakie to ma dobre przekminy! Boże, uwielbiam ten odcinek, najlepszy do tej pory! Chcę ubrać, bo dają niby jakąś magiczną moc. Podobno ma być niewidzialna. Swoją drogą, po zapachu skarpet nie dziwne, że jej unikam. Więc powiedzmy, że działa. Jedyna szansa na seks poza oglądaniem porno parodii to to, że nadal łyka bajkę, że w worze zamiast jaj są jej ulubione kolorowe fasolki i musi ssać tak długo. YouTube, przepraszam. Nie, nie o to... Proszę cię, nie tym razem. Nie, proszę, nie! Od teraz muszę mówić: droga czarownico, trzeba wyczyścić różdżkę. Albo zrobię przegląd komnaty tajemnic. Dobra, chuj, chodź tu. To jest tego warte, warto było to pokazać. Łapie za nogę w kolanie na odwróconego jeźdźca i zaczyna się jazda. Wtedy jest ostro. Mówi, że nic ją tak nie jara, jak ujeżdżanie nimbusa. No kurwa. Ja pierdolę, to jest za mocne. To jest mina weryfikatorów YouTube'a, którzy oglądają ten film w momencie sprawdzania, czy nie podlega demonetyzacji, nie? To jest dokładnie to. Idealnie ta sama twarz. Koniec końców chyba zmienia laskę na taką, która lubi Gwiezdne Wojny. Wizja ciągłego trenowania walki mieczem jest zachęcająca. Tylko gorzej, jak się kurwa Jar Jar trafi. To jest absolutnie najlepszy odcinek, jaki Beczka kiedykolwiek wypuściła. On podlega pod demonetyzację w 100%, ale ma tyle genialnych przekmin, że jest tego wart. Moja ocena 11 na 10. Karynka przy barze. Siedziałem wczoraj lekko wypiwszy przy barze i dosiadła się do mnie taka 8 na 10 Karynka. I bez zbędnego pier mówi do mnie: postawisz mi drinka? Ze 2 lata temu wykminiłem sobie, że jak udaję obcokrajowca, to mam plus 42 do śmiałości. Bardzo swobodnie gada mi się ze świnkami, a one też wykazują większe zainteresowanie.
bo wiadomo, że jak za granicy to bogaty XD, więc mówię do niej. Wiadomo, na Erasmusie zawsze łatwiej, co? Jeździła się na wyjazdy integracyjne, to się wie. Nie rozumiem po polsku. I przeszliśmy na angielski. Zadała mi to samo pytanie. Jako, że... Willio, postawisz mi drink. Ja pierdzielę. To jest tak bardzo karynowate. Wołam barmana. Mówię, że proszę drinka dla tej świni. Barman robi pokaz umiejętności. Żongluje butelką. Miesza różne kolorowe gówna i tak dalej. Stawia drinka na bar i mówi: 58 zł. Co? Za 58 zł to ja bym sobie życie na nowo ułożył. Jezus, no, ale to jest prawda. Jak idziecie do baru i prosicie, nie wiem, coś ekskluzywnego. Coś takiego, co naprawdę jest rzadko spotykane. Naprawdę mega drogie. I generalnie trzeba mieć specjalistyczne umiejętności. Szklankę wody. To on wam podaje tą szklankę wody i liczy za nią 15 zł. To jest chore. Jakie w barach są marże, to jest niepojęte. Kurwa, nawet przy sobie tyle gotówki nie miałem. Ostatni raz banknot 100-złotowy widziałem jakoś w październiku w 2011, jak babcia rentę od listonosza brała. No ale klamka zapadła. Wyciągam kartę i płacę. Na twarzy uśmiech, duszy ból. Płacę i mówię lasce: tanio jakoś, nie to co u nas w Szwecji. Ona mi pierdoli. Kiedyś byłam z koleżankami prom. Ej, fajna jest ta pasta. I to takie zwieszenie, nie to co u nas w Szwecji. To zarobiste. Obliczyłem sobie, że zakładając, że takiego drinka można wypić na 30 łyków, to jeden łyk kosztuje 1,93 zł. Tak, słucham, pięknie opowiadasz. Mogę spróbować tego drinka? Bo fajnie wygląda i chyba też sobie kupię. Złapałem 3 duże łyki o wartości 5,79. Za słodkie, jednak zostanę przy piwie. XD. Później bardzo fajnie nam się gadało. No po jakimś czasie podeszli do mnie kumple. Dawaj, Anon, lipa tu jest stary, chodź zmieniamy lokal, bo tu jest drogo. Po polsku. Spalili moją przykrywkę, więc od razu powiedziałem Karynce, że czasami udaje obcokrajowca, bo wtedy mi się lepiej ze świnkami gada. Na co odparła, że w sumie już dawno się domyśliła, że wkręcałem. Kurwa, nie dość, że ładna, to jeszcze inteligentna. No, to się nie zdarza. Znaczy zdarza się, w jednym przypadku się zdarza, tak. To jest prawda. Jest ale przypałowe, ja pierdolę. W jaki sposób się domyśliłaś? Bo Szwed nie mówiłby kurwa co drugie słowo. Jak już wychodziłem, dała mi do siebie numer i takiego soczystego całusa w policzek. Ale nie napiszę do niej, bo nie stać mnie na posiadanie dziewczyny XD. Bo Szwed nie mówi kurwa co drugie słowo. Ta pasta jest dla mnie zbyt inteligentna. Sorry. Szkoła to zło. To idealna pasta dla nas. Chcę. Zapewne z wielu z was powie: no, chciałbym wrócić do szkoły. A moja reakcja jest prosta: czy was powaliło? No, czy was powaliło chodzić do szkoły? Szurnięci jesteście? Po co? Jak szkoła jest daleko, to tłuczesz się pieprzonymi autobusami do niej godzinę lub półtorej. Wśród powalonych moherów, które niby takie stare, niby niedołężne, ale nawalają jak kruscy na Berlin. Jeśli chodzi o wchodzenie, wychodzenie z busa lub No! Tak! To są idealnie moje wspomnienia ze szkoły! Po co to komu? Dodatkowo, oczywiście te same parszywe ryje sapią. Kurdur! Skąd tu tyle gówna żeri? Nie ma jak toreb położyć! Wszędzie te plecoki! Jezus, tak! Boże, już mi ciśnienie skacze. Już mi autentycznie skacze ciśnienie. Przypomina mi się szkoła. Ale ten odcinek wzbudza skrajne emocje. Nie wytrzymam. Leczysz się do szkoły. Dostajesz ochrzan od woźnej, bo przecież wszedłeś w mokrych butach. Precz mi stąd, ty gamoniu, jeden! A ona sprzątała już raz. Nie zamierza przez najbliższe 5 godzin. Mimo iż jej płacą, aby robiła to za każdym pieprzonym razem, jak będzie brudno. No, tak jak wy dokładnie, o, to jest praca woźnej, żeby sprzątać i na przykład co jakiś czas dać papier toaletowy do toalet? Ciekawe, czy będzie tego nawiązanie. Jak jej wspomnisz o tym: kurdur na cały świat i wypad do dyrektorki, gdzie grube babsko z obdrapanym lakierem na paluchach zacznie pieprzyć o szacunku do innych, jednocześnie układając pasjansa na ekranie kompa. Jezus, tak! Boże! Jeszcze nigdy nie byłem tak zirytowany, oglądając jakiś odcinek. Każdy, kto był w szkole, doskonale wie, że to jest prawda. Znaczy, okej, dyrektorka nie zawsze jest gruba, ale dyrektorka prawie zawsze jest polonistką. I to się sprawdza. No, z takimi ocenami, to ty najwyżej też gdzieś podłogi będziesz sprzątać. Kończy wywód. No po chuju szacunek XD. Zostawiasz w szatni kurtkę, wcześniej obrabiając ją ze... Tak, tak. Mi nauczyciele też mówili, że zostanę nikim. I kurwa, mieli rację, bo zostałem youtuberem. One zawsze wiedziały, że jestem spisany na straty. Wszystkich możliwych rzeczy, bo przecież kartka, rzeczy zostawione na własną odpowiedzialność, zwalnia szkołę z jakiejkolwiek akcji względem tego, że zajebano ci bilet miesięczny, dychę, czapkę, a innym nieraz telefon i iPady. Nie chcesz? Pozdro kurwa 600. Tak, to jest też prawda. I zawsze jak przychodzisz do szkoły, musisz zostawić kurtkę w szatni, luzę w szatni, najlepiej wszystko
kurwa zostawić w szatni, a to, że lekcje kończą się punkt 16, a ty 16:05 masz autobus oddalony kilometr od szkoły, wcale nie uprawnia cię do założenia kurtki z dzwonkiem i wyjścia szybkiego ze szkoły na autobus. Tylko musisz iść do tej szatni, przeciskać się między ludźmi, dostać swoją kurtkę, wtedy się przeciskać, wyjść ze szkoły w tłumie i dopiero wtedy biec, kurwa, zapierdalać na ten autobus. Tak, to jest to. Bo ta kurtka tyle zmieni na tej lekcji. Ty, już mi ciśnienie skacze, nie wytrzymam. Kurtkę do szatni albo jedynkę ci dam. Ale kurwa, jak to jest to? Nie wytrzymam, ej, to jest absolutnie idealny odcinek. Ale jak nauczyciel sobie weźmie kurteczkę i zawiesi na krzesełku swoim przy biurku, tak, to jest okej, okay. Tu nie ma podwójnych standardów. Ale mi ciśnienie skacze, nie wytrzymam. Idziesz wreszcie do swojej grupy, zamieniasz parę słów z równie zaspanymi. Każda klasa dzieli się tak samo. Grupka normików, grupka animu, grupka tak zwanych złotych dzieci, grupka szlachty, bogatej bananowej młodzieży. Nie wiem, jak się dziś na to mówi. No i grupka spierdoli. Wszystkie nie... Szczerze? U nas nie było grupy szlachty w Gucci, bo wszyscy byli biedni. Nie było grupki anime. Parę osób oglądało, ale to zawsze się zdarza. Złote dzieci. No może było takich trzech wybranków nauczycieli, ale poza tym to cała klasa była po prostu spierdolona. I to było w niej najpiękniejsze. I tymczasem do klasy wbija popierdalający sobie 15 minut samochodzikiem z klimą i ogrzewaniem, z kawusią cieplutką i dziennikiem w łapie nauczyciel. I niszczy ci dzień, tłucząc do głowy niepotrzebne nikomu pierdy, wyżywając się ze swoim jebanym kompleksem niższości naucznia. Ponieważ jego kolega złapał pana Bogę za nogi i robi w zawodzie, a jemu zostało siedzenie na dupie i uczenie dzieciaku. Przez to jest obrażony na całe życie. Kurwa! Nie, mam pot na plecach, aż jestem taki zły. Ten kompleks wyższości, to jest w nauczycielach największa wada. Miałem w technikum jednego fajnego nauczyciela, naprawdę cudownego nauczyciela, który był tak wyluzowany, że raz do szkoły wziął swojego kompa i na przerwach grał z nami w Titanfalla. Ale to był jeden spośród chyba 120 nauczycieli, których spotkałem w życiu. Może z 1/4 z nich co jakiś czas uda się po prostu pogadać albo pośmieszkować, ale 3/4? O Jezu, nie powiedz im raz dzień dobry, to są wielce obrażeni, zmuszałem cię do odpowiedzi. Z pytań, których nawet nie ma w podstawie programowej. Oj, znamy to aż za dobrze, co? Nie umiesz? Spokojnie, Kowalski. Ktoś zamiatać ulicę musi. Co się tak śmiejesz? Powiedz klasie, pośmiejemy się razem. Wyciągamy karteczki. Będzie karna kartkóweczka. Zrobię wam wejściówki, bo są na studiach. Tego ostatniego nigdy nie słyszałem, ale reszta tak. Największe kurwa kłamstwo, jakie słyszałem. I uwaga, creme de la creme. Hordur, jesteś zdolny, ale leniwy. Kurwa mać, zdolny, ale leniwy. Powiedziane i do totalnego jełopa, który naprawdę jest jełopem, Sebiksem, który po liceum pójdzie kraść węgiel z ojcem na linię PKP Cargo i do popierdolnego złotego dzieciaka, które wkuwa jebane encyklopedie na pamięć, ale nie był obudzony na tyle, aby napisać poprawnie jebanej 7 rano wejściówkę, i do gościa, który naprawdę wie, że to wszystko to chuj, nieprzydatny gówno, który marnuje mu miejsce na partycji. Mózg, dysk C, system 32. O, to ja, to ja! I do prawdziwego lenia, który ma wyjebane i tak, na co mówisz, stary śmieciu. To też ja? Przepraszam? Może bez tego śmiecia, bo trzeba mieć szacunek, ale to ja. Plus pierdylione zadań od nauczycieli z kompleksem, niedocenionych naukowców. To wprawdzie nie jest na maturę, ale całki są fajne. Zobaczcie, no, to będzie na następnej kartkówce. Powiedziane do jebanego humana. Praca domowa plus nauka 4H. Jak nic, łącznie 12 godzin dziennie. A życie prywatne? W chuju, ucz się ucz, bo wiedza to do potęgi klucz, XD. Jak jesteś młody, to jesteś zbyt wielkim dzieciakiem, by to zrozumieć. Jak jesteś starszy, to nie masz czasu, by to zrozumieć. Dopiero po maturach w kwietniu dochodzi do ciebie, wychujali cię. Nie ma to znaczenia, jak dobre oceny będziesz miał. Jesteś nikim przed szkołą, po szkole jesteś starszym nikim. Po studiach masz szansę być kimś, ale 90% no. ludzi nadal jest nikim. A to lotek spierdolenia trwa i wiele osób wygrywa. Szkoła nie nauczyła mnie nic pożytecznego. Tak, to jest prawda. Ja osobiście też prowadzę firmę. Wierzcie lub nie, ale mam firmę, a nawet więcej niż jedną. I jak zatrudniam ludzi, myślicie, że... No więc panie Andrzeju, mam tutaj pana CV i widzę tak, że ukończył pan szkołę podstawową imienia Józefa Henryka XII w Bydgoszczy. Ukończył pan też szkołę średnią, gimnazjum też i szkołę średnią tutaj widzę też w Bydgoszczy. Studiował pan w Gdańsku na Politechnice, bardzo ładnie, doceniam. Ale widzę, że mimo wszystko nie był pan na uniwersytecie. Nie obchodzi mnie to, że nie ma pan 30 lat doświadczenia, że jest pan świetnym, znakomitym inżynierem, i że normalnie nie schyla się pan po pracy, w której nie zarabia przynajmniej 25 tysięcy netto, ale to uniwersytet jednak, nie? Do widzenia. Tak, tak, mówię wam, normalnie zatrudnianie do pracy tak wygląda. 100%. Jakbym dostał możliwość dosłownie na jeden miesiąc przejęcia całego systemu edukacji w Polsce, tyle rzeczy poszłoby do śmieci, że to jest niepojęte. Szkoła to najgorszy okres życia człowieka, a każdy, kto twierdzi inaczej, ma chyba tendencję do bycia masochistą. Nie zapraszam do dyskusji, jeśli twierdzisz inaczej. Bo nie ma o czym. Najlepiej zostaw łapkę i wyjdź. Bo nie ma o czym. Dosłownie nie ma. I szczerze,
może zatrzymajmy się w tym miejscu. Teraz gorąco zachęcam. Zajdźcie w komentarze i napiszcie mi wasze przemyślenia o szkole. Czy się zgadzają, czy się nie zgadzają? Jeżeli jesteście po szkole, to tym bardziej możecie napisać, czy kończyliście technikum Bydgoszczy, się wam kiedykolwiek przydało, czy bardziej pracodawca po prostu szukał dobrej, godnej zaufania osoby z doświadczeniem lub bez. Bo ja myślę, że odpowiedzi będą jednoznaczne. Tymczasem, jeżeli nie widzieliście tego filmu, kurwa, on jest cudowny. Zobaczcie go. Naprawdę to będzie najlepsze kilkanaście minut waszego życia. Zobaczcie je. Warto. Cześć.